Viva Espania! Espania campeon! Hiszpania mistrzami świata, mistrzowie Europy, mistrzami świata po 120 minutach. Po 120 minutach gry pod... Espania! Viva Espania! We are champions of the world! Viva Espania! A to ma po kulu Holanda! Po 120 minutach gry, po 12 żółtych kartkach, po jednej czerwonej i po jednej bramce, tak jak w wszystkich meczach pucharowych, Hiszpania uratowała honor futbolu po tym jednym z najbrzydszych finałów Mistrzostw Świata, a na pewno najbardziej brutalnym, przypominającym ten finał z 1990 roku, Argentyna-Niemcy. W tym brzydkim meczu powinna być nie jedna czerwona kartka, ale przynajmniej cztery. Na przykład Nigel de Jong, który ciosem kung fu zaatakował Hiszpana, sięgnął do arsenału Zinedina Zidana z finału sprzed czterech lat. Ale nikt w Hiszpanii nie pamiętać będzie tego, że ten mecz był brzydki, że ten mecz był brudny. Tam, gdzie szaleje teraz kryzys ekonomiczny, jest wielka radość. Jest radość z tego, że Hiszpania przełamała niemoc na wielkich imprezach. Najpierw na Euro 2008, a teraz potwierdziła tutaj, że jest najlepszą drużyną świata. Popatrzmy, jak cieszą się Hiszpanie z tego triumfu. Casi 400 partidos con la selección española, 5 Eurocopas y la primera vez campeones, quitándolo de la Eurocopa. Felicidades. Muchas gracias. Dentro de dos años nos vemos en Polonia. Ah, sí, un abrazo, sí, un saludo para todos. Bienvenido a Polonia. Muchas gracias, un saludo para todos.